Pereł w koronie mamy wiele, niewątpliwie kolejną z nich i pięknie błyszczącą jest ośrodek radioizotopów Polatom, a o tym wszystkim opowie nam pani profesor Renata Mikołajczak, której mikrofon leży na pulpicie. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałabym podziękować za to wyróżnienie, jakim jest możliwość prezentacji dzisiaj dorobku Polatomu w tym obszarze naszej oferty dla medycyny. W poprzednich prezentacjach było już tyle na temat Polatomu, że mam nadzieję, że nie zaburzę Państwu percepcji Polatomu, a szczególnie, że chciałam zwrócić uwagę, że Polatom to jest to miejsce, gdzie izotopy wytwarzane między innymi w reaktorze Maria nabierają charakteru produktów leczniczych, czyli stają się radiofarmaceutykami. I do tego celu służą specjalistyczne pomieszczenia, komory osłonne, wytwarzanie w warunkach farmaceutycznych i również podlegające nie tylko nadzorowi, jeśli chodzi o prawo atomowe, ale przede wszystkim spełniających wymagania prawa farmaceutycznego i podlegające też inspekcji farmaceutycznej. Tam powstają produkty takie jak zestawy do znakowania technetem, generatory technetowe, kapsułki jodu 131 i tak dalej. Także jest tych produktów bardzo dużo. Jeżeli Państwo nie mieliście do tej pory kontaktu z radiofarmaceutykami, ja tutaj króciutko chciałam powiedzieć, jak to działa. Najlepszym przykładem jest jod-131, ponieważ jak wszyscy wiemy, tarczyca to ten gruczoł, który ma zapotrzebowanie na jod. Naturalnie wychwytuje jod i tak samo naturalnie będzie wychwytywał z krwioobiegu podany jod-131. Sposób gromadzenia tego jodu w gruczole tarczycy, czy on jest równomierny, czy tam są miejsca intensywniej gromadzące, czy słabiej gromadzące jod, to jest informacja dla lekarza medycyny nuklearnej, który odpowiednio zinterpretuje badanie i wskaże później drogi leczenia dla badanego pacjenta. Ta informacja o jodzie 131, bardzo prostym związku tak naprawdę, bo jod jest podawany w postaci jodku, w postaci jonowej i wychwytywany selektywnie w tarczyce. Mówi nam o tym również, że tylko takie związki są przydatne klinicznie, które są wychwytywane intensywnie w tkance docelowej, nie są wychwytywane lub w znacznie mniejszym stopniu w innych tkankach i tak należy też projektować radiofarmaceutyki. Jak wygląda badanie, to pewnie też Państwo z tym mieliście już do czynienia, ale pokrótce. Najczęściej preparat podawany jest drogą dożylną, chociaż może być też drogą wziewną, doustną i tak dalej. Potrzebuje trochę czasu na to, żeby z krwioobiegu był wychwycony w odpowiednich tkankach w organizmie. Potem wykonywane jest badanie albo tomografii pojedynczego fotonu, czyli SPECT, albo pozytonowej tomografii emisyjnej, tu i przetwarzane w gamma kamerach czy skanerach PET na obraz diagnostyczny. Jeżeli mamy do czynienia z podaniem radiofarmaceutyku, który emituje promieniowanie, na przykład promieniowanie beta minus lub promieniowanie alfa, to wtedy po zgromadzeniu się w odpowiednim tkance to promieniowanie odda swoją energię i doprowadzi do zniszczenia napromieniowanej tkanki. Przykładem radiofarmaceutyku, który powstał dekadę wcześniej, na początku tego stulecia w ośrodku Polatom jest zestaw do znakowania technetem substancji peptydowej, które nazwaliśmy tektrotet. Jest to pierwszy zestaw zawierający syntetyczny peptyd, analog somatostatyny, który jest stosowany w diagnostyce guzów neuroendokrynnych. Tak naprawdę historia Polatomu jako ośrodka radioizotopów rozpoczęła się prawie w tym samym czasie, co historia. O, przepraszam bardzo. Historia
NCBJ-u. Odwrotnie, przepraszam. A trochę to jest... Okej. Okay. W 1957 roku powstał zakład wtedy dystrybucji izotopów z zadaniem właśnie prowadzenia tej działalności z jakby przetwarzaniem izotopów otrzymywanych w reaktorach jądrowych w Świerku do różnych postaci. Przez te lata ośrodek podlegał różnym przekształceniom, a w 2011, jak wiecie Państwo, znalazł się w strukturze Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Rok 2011 był w pewien sposób również przełomowy, jeśli chodzi o nasze osiągnięcia dla medycyny nuklearnej, ponieważ wtedy doszło do opublikowania pracy, która powstała dzięki wcześniej nawiązanej współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, zakładem pana profesora Królickiego oraz Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To był taki bardzo, powiedziałabym, innowacyjny na tamte czasy projekt wykorzystania dwóch różnych izotopów o różnej charakterystyce fizycznej w leczeniu chorych z nowotworami neuroendokrynnymi. Ta praca podsumowywała wcześniejszą dekadę, w której właśnie pracowaliśmy wspólnie zarówno nad diagnostyką nowotworów neuroendokrynnych, jak również peptydową terapią tych nowotworów. W tym badaniu, które zostało opublikowane, pokazano, że mieszanie dwóch izotopów o różnych charakterystykach fizycznych, czyli izotopu o krótkim zasięgu promieniowania w tkance do niszczenia małych zmian nowotworowych i izotopu o dużym zasięgu w tkance do niszczenia większych zmian nowotworowych, jest bardziej skuteczne u chorych z rozsianymi przerzutami nowotworowymi niż tylko jednym izotopem. W konsekwencji to potwierdzało również to, co zostało podjęte w NCBJ-cie i w Polatomie jako działanie inwestycyjne, żeby wspierać tego rodzaju terapię. Dzięki finansowaniu z programu POIG uruchomiliśmy specjalne pomieszczenia i komory dedykowane do produkcji i trójlutetu. Zadbaliśmy też o prawa własności przemysłowej dla obu tych izotopów, zarówno jeśli chodzi o warunki, metodę wytwarzania, jak i współtowarzyszące sposoby ochrony praw własności przemysłowej. Złożyliśmy dokumentację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych dla dwóch prekursorów, Itrapolu i Lutapolów. Te działania zostały zwieńczone uzyskaniem rejestracji, czyli uzyskaniem rejestracji tych dwóch prekursorów jako produktów leczniczych w kategorii prekursory radiofarmaceutyczne. Te nasze wysiłki zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej, zarówno na wystawach, jak i przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Honorowani zostaliśmy dyplomem i później to, co mówił już pan profesor Kurek w swojej prezentacji, NCBJ został wyróżniony też nagrodą na Polski Produkt Przyszłości w 2014 roku, czyli dokładnie w okresie naszego już tutaj działania w obrębie NCBJ-u. Nie spoczęliśmy na laurach. W tym czasie, od tego czasu intensywnie prowadziliśmy badania naukowe z ośrodkami klinicznymi w kraju i za granicą z wykorzystaniem obu tych prekursorów. Przykładem może być projekt, który został przyjęty do finansowania przez Agencję Badań Medycznych w ubiegłym roku. To jest zastosowanie obu tych prekursorów w innowacyjnym podejściu, takim do spersonalizowania terapii. To, o czym mówił pan profesor Królicki, że radiofarmaceutyki dają właśnie szczególną możliwość doboru dawki i sposobu leczenia do indywidualnej sytuacji pacjenta. W tym
tym projekcie zamierzamy posłużyć się narzędziami dozymetrii do tego, żeby właśnie wypracować jak najbardziej korzystny algorytm leczenia chorych na nowotwory neuroendokrynne właśnie z użyciem mieszanek izotopowych i tru i lutetu. Dodatkowym celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa spersonalizowanego leczenia, a tak naprawdę to chodzi w tym projekcie również o to, żeby wypracować zalecenia dla Ministerstwa Zdrowia dotyczące właśnie indywidualizacji leczenia w tej grupie chorych. Inną grupą jakby receptorów czy też czynników biologicznych, które chcemy i rozwijamy w naszej działalności, są tak zwane inhibitory PSMA. To są takie cząsteczki, które oddziałują z receptorami występującymi na komórkach raka prostaty. Tak naprawdę historia tych cząsteczek jest względnie krótka. Pierwsze prace pojawiły się w 2012 roku. Przepraszam, to narzędzie mnie przerasta. Natomiast wkrótce potem pojawiła się właśnie ta praca, która pokazywała, że celując w komórki raka prostaty cząsteczką, która jest względnie prosta, można powiedzieć, ponieważ składa się z takiej pochodnej wiążącej się z receptorem oraz drugiej części, która jest tym elementem odpowiadającym za związanie radiometalu. W tym przypadku galu-68 można bardzo precyzyjnie diagnozować nawet małe zmiany nowotworowe w przypadku raka prostaty. Jeżeli do tej samej cząsteczki przyłączymy lutet-177, można bardzo skutecznie leczyć chorych z rozsianymi przerzutami nowotworowymi w raku prostaty. To była zachęta dla wielu badaczy do prowadzenia badań w tej grupie leków, również w kontekście teranostyki, czyli jakby wykorzystania tego samego modelu biologicznego do diagnostyki i później do leczenia. Muszę się pochwalić, że w zespole Ośrodka Radioizotopów Polatom również prowadziliśmy badania w tym kierunku i wypracowaliśmy własną cząsteczkę. To mówię wypracowaliśmy, ale to zasługa moich kolegów, którzy zaproponowali właśnie taki układ tej cząsteczki, którą nazywamy PSMA-T4, do znakowania technetem 99M. Oczywiście nie była to jedna cząsteczka, to były badania poprzedzone szeregiem różnych syntez i badań modelowych, z których wytypowano 4 różne związki modyfikowane, które poddano szeregowi badań biologicznych, w tym między innymi powinowactwa do receptorów występujących na komórkach nowotworowych, również w porównaniu do tego, co publikowali inni badacze i te nasze związki, można powiedzieć, że tutaj w tej grupie wykazują się wyższym powinowactwem receptorowym niż nawet to PSMA 11, ten związek galowy, który był pokazany jako pierwszy. Także te badania spowodowały, że uznaliśmy, że to jest coś, z czym warto się skierować już do badań u pacjentów. W tym celu została opracowana formulacja farmaceutyczna odpowiednia do znakowania technetem. Też zadbaliśmy o prawa własności przemysłowej, nie tylko jeśli chodzi o patent krajowy, ale również zgłoszenia patentowe europejskie i amerykańskie. Mamy też pierwsze doniesienia, jeśli chodzi o zastosowanie tego nowego znacznika diagnostycznego u chorych w badaniach gatunku eksperymentu medycznego. To jest jeden przykład takiego badania i porównanie jakby efektu uzyskanego z technetem w porównaniu do efektu uzyskanego z galem 68. Te jakby wartość diagnostyczna w jednym i w drugim przypadku jest bardzo wysoka. Po
Mamy też bardziej szerokie takie publikacje już, jeśli chodzi o wartość diagnostyczną tego znacznika. Warto też powiedzieć, że to nie tylko jakby sama diagnostyka i ocena sposobu leczenia, ale również informacja o tym, jak można zwiększyć skuteczność na przykład leczenia chirurgicznego w przypadku usuwania zmian nowotworowych przy zastosowaniu sond śródoperacyjnych. To jest też ta wartość dodana, której spodziewamy się w przypadku tego znacznika. Dlatego też te dotychczasowe dobre wyniki badań zachęcają nas do uruchomienia komercyjnego badania klinicznego. Muszę tu powiedzieć w odróżnieniu od tego badania, które jest finansowane przez ABM, to jest badanie niekomercyjne, ono ma charakter poznawczy, ale nie może być wykorzystane, efekty tego badania nie mogą być wykorzystane w procesie rejestracji leku. Żeby wykorzystać to badanie do zarejestrowania leku, musimy przeprowadzić badanie komercyjne, tak zwane komercyjne, co jest bardzo kosztowne i musimy to zrobić z własnych środków. Zakładamy jednak, że warto ponieść ten nakład finansowy, bo oczekiwane skutki jakby społeczne, tak wartość diagnostyczna tego znacznika z pewnością przewyższą ten nasz wysiłek. Szczególnie, że mamy też w zanadrzu alternatywę, tak zwaną terapeutyczną alternatywę dla tych chorych, czyli inną cząsteczkę, która może być znakowana izotopami o własnościach terapeutycznych. W tych badaniach wspieramy się nowoczesnymi technikami, obrazowaniem optycznym, modelowaniem in silico po to, żeby jak najlepiej wybrać cząsteczki, które będą rokowały później w badaniach u pacjentów. Biorąc pod uwagę, że jakby w klasycznym układzie to, co się pisze na temat przemysłu farmaceutycznego, wypracowanie nowego związku, nowej cząsteczki, wyselekcjonowanie takiej cząsteczki z ogromnej liczby syntezowanych cząsteczek do badań przedklinicznych, a następnie badań klinicznych, to jest nie tylko proces długotrwały, wymagający dużego zaangażowania środków, to również selektywne, bo wcale to nie znaczy, że inwestując w taki proces dopracujemy się znacznika, który zostanie wdrożony. To tutaj i biorąc pod uwagę, że średnio przyjmuje się, że nakłady inwestycyjne dla nowego leku to około miliarda euro, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że tu w naszym ośrodku i dzięki wysiłkom naszych badaczy jesteśmy w stanie jakby przeskoczyć nieco tę barierę finansową. Niezależnie od tych działań, które zmierzają do zarejestrowania nowego preparatu, prowadzimy też różne badania rozwojowe i dostarczamy też materiały i cząsteczki do prowadzenia badań przez klinicystów. Mówiliśmy też o inwestycjach, które realizujemy w ośrodku. Było o tym w prezentacji pana profesora Kurka, jak również w filmie. Nie będę o tym mówić dużo, szczególnie tylko chciałam się skupić na projekcie CERAT, który też był wymieniony. Ten projekt ma szerszy kontekst. On jest projektem badawczym, takim nakierowanym na rozwój, tylko z tej warstwie, czyli wykorzystuje potencjał w tej warstwie jakby badawczej, potencjał, który już mamy, potencjał reaktora, ośrodka radioizotopów, Centrum Informatycznego ŚWIRK. Natomiast w warstwie inwestycyjnej to jest ten nowy budynek projektu CERAT, w którym stanie cyklotron 30-mewowy, który tutaj już dla nas się buduje. I ten budynek, na filmie widzieliście państwo zdjęcia nieco wcześniejsze, to jest zdjęcie, przepraszam znowu, zdjęcie budynku
zrobione w lipcu tego roku. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli zobaczyć, już jest jeszcze bardziej zaawansowane. Atak ma wyglądać, jak widać po prawej stronie, wizualizacji na koniec przyszłego roku. Także mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się również w tej nowej inwestycji wkrótce. Dzięki inwestycji CERAT zamykamy ten cykl jakby możliwości pozyskiwania izotopów do celów medycznych, bo wykorzystujemy reaktor Maria, my wytwarzamy u siebie generatory radionuklidowe, no i będzie wreszcie ten cyklotron, którego brakuje w krajobrazie NCBJ-u. Dzięki temu również zamykamy cały cykl, który jest potrzebny od tego, żeby wytworzyć radioizotopy do pozyskiwania i przygotowania materiału tarczowego, później przerobienia napromienionego materiału tarczowego w postać radiofarmaceutyku, czyli produktu leczniczego zgodnie ze wszystkimi zasadami dla produkcji leków i który może później być przetransportowany do naszych użytkowników. W szpitalach. Obecnie w ofercie Polatomu mamy ponad 160 różnych produktów i usług. Jest to kierowana oferta do tysięcy odbiorców, ale trzeba pamiętać, że wszystkie te produkty i usługi to są efekty naszych własnych opracowań, naszych własnych wdrożeń. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i tym ponad 60 latom doświadczenia w badaniach rozwojowych nad nowymi radiofarmaceutykami. Jesteśmy rozpoznawalni na całym świecie niewątpliwie. Dzięki produktom, ale też dzięki różnym współpracom naukowym, zaangażowaniu w wiele projektów. I tutaj chciałabym podziękować wszystkim naszym pracownikom, partnerom naukowym, instytucjom finansującym i mam nadzieję na współpracę również z Państwem. Dziękuję bardzo. Serdecznie.